miło ze strony księdza dziekana, dziękujemy, pozdrawiamy. Witamy Państwa. Przedstawiamy serdecznie pana burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka, pana Władysława Krzyżanowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Co pana skłania do pomocy pielgrzymom? No, to jest tak oczywista sprawa, że tak trudno w jednym słowem odpowiedzieć. Przecież ci ludzie, ci katolicy idą w pięknej sprawie. Oni nie idą tylko sami. Oni idą z tymi, co nie idą. To jest piękna chwila refleksji, wewnętrznego wyciszenia, odnowy. I muszę pani powiedzieć jako młodej osobie, że te pielgrzymki to mi troszeczkę przypominają moje dzieciństwo, kiedy tak strasznie ciężko pracowano na roli. Ja jestem ze wsi, pochodzę ze wsi. I tam przy tej ciężkiej pracy była modlitwa, były godzinki. Pamiętam, jak matka śpiewała, pracując w pocie czoła, w taki upał jak dzisiaj. Czyli rozumiem, że bardzo lubi pan pielgrzymki. Bardzo, bardzo. To jest piękne. Staram się być na jakimś etapie. No, nie mam możliwości uczestniczenia w tej chwili, ale od kiedy jestem burmistrzem, co roku staram się być na jakimś tam etapie. Czasami przechodziłem jakiś jeden dzień, czy połowę dnia. To jest coś pięknego. To jest klimat niepowtarzalny. A dzisiaj możemy liczyć na odprowadzenie chociaż kawałek? Tak, postaram się, żeby tak było jak co roku, chociaż troszeczkę. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Dzisiejsze Słowo Boże będzie głosił do pielgrzymów ksiądz profesor Andrzej Miałchowski. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Gdybym mogła prosić parę zdań, o czym będzie dzisiejsze kazanie. Przede wszystkim chciałbym podkreślić motywację pielgrzymowania, która jest jak gdyby fundamentalna, zasadnicza do tego, by przetrwać w czasie trudnej, czasem bolesnej wędrówki. Dobra motywacja jest jak iskra, która mobilizuje, pomaga przełamać wszelkie opory i rzeczywiście wyruszyć na ten szlak, który prowadzi do tronu Matki Bożej. Sądzę, że Matka Boża nigdy nie zapomina tej ofiary, świadectwa wiary, modlitwy, tego wszystkiego, co jest związane z pielgrzymką. I to są najpiękniejsze wartości, jakie może przeżyć młody człowiek, starszy człowiek, a nawet dzieci. Pięknie dziękuję za streszczenie kazania. Do zobaczenia na mszy świętej.